szlak na Kasprowy, 1560 metrów, punkt widokowy nad myślenickimi Turniami. Zobaczcie, jak tutaj pięknie słońce świeci, oświetla Giewont, te południowe stoki Giewontu, Kopę Kondracką. Widzicie, ile jeszcze śniegu, nic nie widać, żeby tam jakaś trawka nawet wychodziła tego śniegu. Wysoko w Tatrach 1,5 metra. Tutaj myślę, że w tym miejscu też, gdzie jestem, ponad metr. Tu jest taka niżej barierka, którą teraz widzicie. Ona jest oczywiście o wiele, wiele wyższa. Bardziej wystaje latem, gdzie nie ma śniegu i widać, ile tutaj tego śniegu jest, jak ona jest teraz malutka, niziutka. A pod naszymi stopami myślenickie Turnie i Zakopane, w którym dzisiaj było zimniej niż tutaj, bo czułem, wychodząc szlakiem na myślenickie Turnie, że tutaj ta temperatura jest wyższa, w Zakopanem jakieś minus 3 stopnie, a tutaj na pewno było około zera, nawet na plusie. No a już słońce teraz wyszło i naprawdę robi się ciepło wiosennie. Ptaki śpiewają, co pewien czas słychać jakieś ćwierkania. Niedźwiedzie też już się budzą. Zaobserwowano m.in. w rejonie Hali Gąsienicowej, także uważajcie. W razie spotkania z niedźwiedziem to nie robimy mu zdjęć, tylko powoli odchodzimy w przeciwnym kierunku. Nie przeszkadzamy tym gospodarzom tego pięknych naszych Tatr. A wy poparcie się jeszcze na Giewont. Teraz delikatny wiaterek, ale to jest ciepły wiatr. Niżej troszkę mocniej wiało w Kuźnicach, ale tutaj naprawdę już zrobiło się ciepło. No i spokojnie, pusto, bo Tatry o tej porze roku są puste, Zakopane jest puste. W weekendy trochę więcej turystów, narciarzy jeszcze, ale to nic w porównaniu z tym, co działo się w ferie, co działo się w święta czy w Sylwestry. Oczywiście tam Babia Góra na horyzoncie. Pamiętajcie o pierwszym stopniu zagrożenia lawinowego w Tatrach. Taki stopień oznacza, że również lawiny mogą schodzić. No i cieszcie się wiosną. Najbliższe dni słoneczne. Dopiero jakieś tam chmurki w sobotę, niedzielę, ale to nie groźne. Mają się pojawić, a opady dopiero we wtorek ma się zacząć zmieniać pogoda. Najpóźniej środa, czwartek, piątek, kilka dni z opadami deszczu na Podhalu, a wyżej w Tatrach deszczu ze śniegiem i śniegu. Ale na razie nie mówmy o deszczu, nie mówmy o śniegu. Cieszmy się tym pięknym, niebieskim niebem, które naprawdę cudownie się tutaj nam prezentuje. A z dołu jedzie już kolejka, która tutaj wyżej wymienia się z kolejką na Kasprowy. Przypomnijmy, ja jestem na szlaku na Kasprowy z myślenickich Turni. No już więcej niż połowę przeszedłem, bo przeszedłem 4 km, a ten szlak ma chyba 6, tutaj ponad 6 km. Jeszcze do góry musiałbym iść 400 metrów, żeby wyjść na szczyt, no ale jak komuś się nie chce, no to może oczywiście skorzystać z kolejki. Jak ktoś wybiera się na narty zjazdowe, to również pięknie tam wygląda. Kopa ma góry od tej strony, Kalatówki też tutaj w dole, z lewej strony widać hotel górski na Kalatówkach, Krokiew od drugiej strony. I widzicie, że w Zakopanem jeszcze na polanach, miejscami tam, gdzie więcej cienia, to trochę śniegu jest, ale dalej patrząc w stronę Nowego Targu, to ten śnieg praktycznie już zanika. Piękne, słoneczne dni z wysokimi temperaturami. Wczoraj już 14 stopni Zakopane, a dzisiaj ma być jeszcze cieplej. Dopiero jutro trochę chłodniej, ale w weekend znowu 12-13 stopni. Także mamy już wiosnę i chociaż zdarza się, i pewnie zdarzy się też, że w kwietniu jeszcze jakiś śnieg spadnie na Podhalu, to ten śnieg już później będzie szybko topniał. A ja z Państwem żegnam się widokiem tej kolejki, która z narciarzami mknie szybko do góry i widokiem również na Giewont.